Zacznę od tego, że jak każdego roku na początku nowego roku ogłaszamy konkurs na dotacje z zakresu sportu i chciałbym powiedzieć, że w tym bardzo trudnym roku budżetowym 2022 zaplanowaliśmy w budżecie 1 230 000 na dotacje na propagowanie sportu dzieci i młodzieży oraz na kilka cyklicznych już w naszym mieście imprez o charakterze sportowym. Podkreślam, w bardzo trudnym roku, drodzy Państwo, staramy się też nie tracić z pola widzenia naszych sportowców, młodych sportowców przede wszystkim, umożliwiamy im propagowanie idei rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim także i swoich pasji. A chcę dodać, że dotacje, które kluby otrzymują, obejmują swoim zasięgiem ponad 2,5 tysiąca młodych sportowców, dzieci i młodzieży, ponad 30 klubów i mam świadomość, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy mamy możliwości ograniczone, musimy także wspierać stowarzyszenia, które właśnie propagują ideę sportu. Także to jest ta dobra nowina. Dodam tylko, że także i w 2022 roku przygotowujemy dotacje dla naszej koszykówki w niezmienionej postaci 2 miliony złotych dla klubu koszykówki Anwil Włocławek. Także, drodzy Państwo, myślę, że jest się czym cieszyć. No i przede wszystkim życzę wszystkim powodzenia i jak najlepszych wyników. No i oczywiście rywalizacji w duchu fair play. Kilka takich danych, informacji odnośnie konkursu ofert, który został ogłoszony 30 grudnia 2021 roku, a dotyczy dofinansowania włocławskiego sportu dzieci i młodzieży w roku bieżącym, czyli 2022. Do 20 stycznia należy składać stosowne wnioski. Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń oraz do klubów sportowych. W ramach konkursu ofert jest 8 zadań, na które można składać stosowne aplikacje. 1 000 000 zł, tak jak pan prezydent mówił, na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, 100 tysięcy organizacja zawodów i imprez sportowych, 50 tysięcy półmaraton i bieg Kujawiaka, następnie zajęcia sportowe w ramach GPR-u, czyli rewitalizacji Śródmieścia, organizacja wypoczynku letniego, olimpiada Hewajstosa oraz sprawny mistrz. Proszę Państwa, te zadania będą realizowane w 2022 roku. Wnioski przyjmowane są do 20 stycznia tutaj w siedzibie Urzędu Miasta. Można je nadsyłać również drogą pocztową. Zachęcamy do tego, tylko trzeba pamiętać, że decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego, ale to już też jest znane włocławskim klubom doskonale rozwiązanie, bo funkcjonuje od lat kilku. Dodam też, że jeśli chodzi o imprezy sportowe, nie muszą to być stowarzyszenia z terenu miasta Włocławek, ale te imprezy sportowe dedykowane mają być mieszkańcom miasta Włocławek, dzieciom, młodzieży i dorosłym. Proszę Państwa, w zeszłym roku udało nam się uporządkować i dostosować do wymogów współczesności, czyli wymogów formalno-prawnych i społecznych, system stypendiów sportowych, który jest, uważam, jednym z najważniejszych osiągnięć, jeżeli chodzi o wspieranie sportu przez samorząd Włocławka. Stypendia sportowe są wsparciem osób, dzieci, młodzieży, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe. Wprowadziliśmy kilka zmian, kilka nowości, dzięki którym wielu sportowców włocławskich będzie w tym roku otrzymywało miesięczne stypendia sportowe. Szanowni Państwo, do 20 stycznia należy stosowne wnioski złożyć. Raz w roku jest taka akcja zbierania wniosków. Mogą to złożyć sami sportowcy albo ich kluby, w których działają.
Proszę Państwa, nowością w tym systemie stypendiów sportowych jest włączenie również tych zawodników, którzy uzyskali wysokie wyniki w paraolimpiadzie albo olimpiadzie głuchych. System tak jest przygotowany, aby był systemem motywacyjnym, motywującym młodych ludzi do osiągania coraz lepszych wyników. Myślę, że w tym roku będzie kolejna grupa dobrych zawodników, którzy skorzystają z systemu stypendialnego. Najwyższe stypendium miesięczne według tego systemu to będzie kwota 3900 brutto, najniższe 120 zł. Dodam tylko kilka słów również o nagrodach. Początek roku to też jest ten czas, kiedy kluby sportowe, zawodnicy, sportowcy, ich rodzice, bo jeśli w przypadku młodych sportowców to ich rodzice, składają również wnioski o nagrody prezydenta miasta Włocławka za wybitne osiągnięcia sportowe. Planujemy w tym roku powrócić do, mamy nadzieję, uroczystej gali. Oczywiście zobaczymy, czy przepisy covidowe nam na to pozwolą, ale plan jest taki, aby tradycyjnie w kwietniu spotkać się ze środowiskiem sportowym, wręczyć te nagrody sportowe. Już mogę powiedzieć, że najwyższa nagroda sportowa za osiągnięcie z 2021 roku pewnie wyniesie 9000 zł, bo wiemy o wynikach, oczywiście te wyniki zawodników śledzimy na bieżąco i wiemy, że takowe się pojawiły, 8-9 tysięcy złotych to będą nagrody nawet tego rzędu. Poza tym wyróżnienia i sympatyczne spotkanie, dlatego gorąco zachęcamy przedstawicieli klubów sportowych, rodziców i sportowców do składania również wniosków nie tylko o stypendia, ale także o nagrody, bo tam kryteria są nieco inne i należy z uwagą śledzić te przepisy, które to regulują. Na koniec już chyba tylko chciałbym dodać o tym, że staraniem miasta wydany został taki folder, taka publikacja przybliżająca sport włocławski włocławianom i gościom. Taką publikację będzie można znaleźć w obiektach sportowych Włocławka, na basenach, na siłowniach, na stadionach, w halach, do poczytania w przerwie, w oczekiwaniu. Mamy nadzieję kilka lekkich, mamy nadzieję ciekawych tekstów z takimi smaczkami, o których być może włocławianie nie wiedzieli, ale też pokazujące, jak bardzo Włocławek jest zaangażowany w rozwój sportu i jak bardzo ta teza, że Włocławek jest miastem sportu, da się bronić.